Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj nadeszła wielkopomna chwila, a mianowicie odważyłem się na takie wideoblogowanie prosto do kamery. Być może pamiętasz, że kupiłem sobie kiedyś Sony Alpha 6500, tego właśnie aparacika, którego mam parę centymetrów przede mną. Natomiast jakoś tak porobiłem z nim parę zdjęć. Natomiast problemem się okazało, że optyka, którą kupiłem, a mianowicie 18-105, ten obiektywik, on za bardzo nie nadawał się do wideovlogowania. Po pierwsze, jest troszeczkę za duży, a po drugie, no, potrzebuje większej odległości od mojej buźki do tego obiektywu, żeby złapać ostrość, ten autofokus, z którego soniaki słyną. Natomiast dzisiaj wreszcie dokonałem cudownego zakupu, a mianowicie obiektyw na imauncie 10-18 f/4, ten, który w tej chwili mam zamontowany na mojej kamerce. I wreszcie nastąpił jakiś przełom. Przełomy były dwa, trochę oni spuścili z ceny, jest jakiś tam cashback do końca lutego, także a poza tym poszukiwałem troszeczkę kosztów na koniec roku, to pomimo, że soniaki są przepłacone, to powiedzmy ten obiektywik jak znalazł. Na kamerze mam mikrofon zewnętrzny VideoMic Pro Plus. Wielka jego zaleta, że podłączasz go i w momencie, kiedy uruchamiasz kamerę, to również on się uruchamia i odwrotnie, jak kamera jest wyłączona, to on się wyłącza, czy wyłącza. No i zaoszczędzasz na bateriach 9-woltowych. I w zasadzie chciałem ci pokazać moje studio, potraktuj to troszeczkę jako taki test tej kamery, test mojego wideovlogowania. No i wstaję sobie ładnie. To, co tu widzisz w tej chwili, to jest Yeti Blue Pro. To ustrojstwo używam do streamingów, prawda? Tak wygląda mniej więcej moje studio z tamtej strony, której z reguły nie zobaczysz. No i idziemy sobie dalej. Idziemy dalej. Ten burdello tutaj, który jest. No ciekawe, jak będzie wyglądał. Tutaj mam poskładane różne jakieś tam moje cwancyki, które się przez lata nazbierały, prawda? Totalnie nie wiem, jak to będzie wyglądało na kamerze, ale może się uda. Także tak wygląda moje studio. Niewątpliwie wielką zaletą jego jest, że mam jakiś oddzielny pokój. Stać mnie na to, żeby wyłączyć część domu tylko dla moich jakichś tam potrzeb. I wtedy przychodzisz, włączasz światła i za parę minut jesteś gotowy do roboty. Popatrzmy jeszcze tutaj z tej strony, prawda? Ten bodzio od lat jest dokładnie ten sam. Tutaj jakieś statywy, prawda, czy monopody, czy jakieś inne rzeczy, które kupiłem wcześniej. W zasadzie opieram się na jednym sklepie, a mianowicie jest taki sklep Fotomaster na Odrzańskiej, gdzie większość mojego tam sprzętu kupiłem, tam zainwestowałem, natomiast te jakieś fiki miki, to są różne tam historie wygłuszające. Tak samo zobaczysz tutaj na ścianach, ładnie coś tam wygłuszyłem i rzeczywiście jestem z tego zadowolony, z tego wygłuszenia. Dźwięk jest inny, nie ma pogłosu. No i tyle. Generalnie opieram się na mikrofonach Rode, prawda, czyli masz tutaj NTG
3, tutaj jakiś, to akurat nie mikrofon, tutaj jakieś Manfrotto. Jeszcze raz rzut oka z innej pozycji na moje studio. Troszeczkę jestem bałaganiarzem, ale w tym szaleństwie jest jakaś metoda, prawda? Nieśmiertelny bodzio, na którym siedzę i w tym momencie tam jest statyw. Tam jest statyw, na którym jest jakiś aparat. Natomiast bawię się w tej chwili w streaming. Zafundowałem sobie Wirecasta, jakaś wersja profesjonalna, czyli te kamerki Logitecha, widzisz, służą do tego streamingu. I tutaj inna bajka, Focusrite, druga generacja. Bardzo jestem z niego zadowolony. Tu również ramię Rode. Ten Yeti Blue Pro, który widziałeś wcześniej. Super, super mikrofon do streamingów, aczkolwiek pewnie już jest coś nieco lepszego. Jeszcze raz tutaj Cię zachęcam do... Moment, te okulary odłożymy. Tutaj Cię zachęcam do obejrzenia, jakiej optyki używam przy tym dzisiejszym wideo blogowaniu. Jest to naprawdę wybitnie, wybitnie testowe. Muszę się tego nauczyć. No i zobaczymy, jak mi to dalej będzie szło. Tutaj inna bajeczka taka, że mianowicie ten gimbal już czeka od pół roku, abym się wideo blogowania takiego podjął. Tutaj, jeżeli chcesz zobaczyć, jak wyglądam, no, mam nadzieję, że jakoś tam mnie widać, prawda? Że jakoś aparat daje radę. I co Ci mogę więcej jeszcze powiedzieć? Tam na szafie 100 tysięcy różnego rodzaju opakowań. Stopniowo, jak coś tam, jedne rzeczy kupowałem, drugie wymieniałem, prawda? No, tak to z reguły. Gdzieś te rupiecie musisz upchać. Jeszcze raz. Różne opakowania po Rode. No i oczywiście druga firma, którą bardzo cenię, a mianowicie Zoom. Tutaj jest F8, tutaj jakiś inny mikrofon Rodego. To też kupiłem wybitnie pod kątem wideo blogowania. Także jeszcze raz, tutaj inna rupieciarnia, prawda? Podcastery, których od dawna nie używam. To jest chyba, o ile pamiętam, D500. Tutaj różnej maści mikrofony, adaptery, mikrofony Rode. Tutaj jakiś starszy. Nie sugeruj się tym, że pisze tam D500, to nie jest D500, to jest D7200. O! Jeszcze raz moje Alfa 6500 kupione w zestawie. Także na tym ustrojstwie w tej chwili wideo bloguję. Tutaj Focusrite. Na razie go nie używam, z tego powodu, że używam drugiej generacji. Także mam nadzieję, że to wideoblogowanie jakoś mi zaczyna wychodzić. Mogę Ci tylko powiedzieć jedno. Początki są zawsze trudne. Pierwszy materiał możesz spokojnie wypierdolić do śmieci, prawda? Do jakichś cybernetycznych, elektronicznych śmieci. Natomiast upływem czasu, jeżeli masz jakąś ciekawą rzecz do przekazania, to nie ma lepszego medium niż to nieszczęsne wideo. YouTube daje Ci totalnie darmową platformę. Jeżeli z niej nie skorzystasz, dopóki jest jeszcze jakaś wolność słowa, dopóki politycy czy inni tam ciekawi ludzie, tak zwane oszołomy, nie chcą tego przykrócić, tą wolność internetu, że tak powiem, okiełznać,
trzeba po prostu nadawać ile się wlezie. A jeżeli masz jeszcze coś ciekawego do powiedzenia, to kwestia jakiejś odpowiedniej klienteli, czyli zaczynasz od wiernego widza, a potem wiernego klienta, z którym od razu masz nawiązane relacje. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Przy okazji jestem lekarzem medycyny transportu, także sprawy przedłużania prawa jazdy, czy tam jakichś innych badań do pracy, badań do prawa jazdy i tak dalej są moją domeną. To są moje takie kanały w tym momencie chlebowe, natomiast filmowaniem zajmuję się troszeczkę tak, nazwijmy to wybitnie amatorsko, ale jak na moje potrzeby w zupełności mi to ta amatorszczyzna wystarcza. Także zasubskrybuj się do mojego kanału, jak masz ochotę. Jeżeli chcesz zobaczyć jakiś inny filmik, to również kliknij w ten kwadracik, w ten prostokącik i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.